Widać, jak inaczej jest człowiek traktowany na cywilizowanym zachodzie, a inaczej na wschodzie. No to może zobaczmy. 22 lipca 2014. Na razie jeszcze nie wiem, gdzie jestem, bo to jest szok dla mnie. Przed chwilą dowiedziałam się, że pociąg wczorajszy z 300 trupami jest już w Charkowie. To dobrze. Nie wiem, czy to jest cywilizowany zachód, czy to jak to nazwać, jak to zostanie nazwane, jak oni zostaną potraktowani, ale w każdym razie już jest dobrze, ruszył z miejsca ten temat. No mnie to trudno jest ruszyć z miejsca. Pan Komorowski, prezydent RP, nie wybrałam go, więc nie jest moim prezydentem. Na szczęście. Za chwilę powiedział, że dla niego to jest taka tragedia, przeżycie. Nie wiem, już nie pamiętam w tej chwili, co powiedział. W każdym razie robi to, aha, już wiem, że tragedia ta robi na nim wielkie wrażenie i uznaje, że Polacy też tak uważają. Dla mnie zbrodnie nie robią żadnego wrażenia. Są szokiem, w którym nagle staję i nie wiem, co mam robić. Znaczy zatrzymuję się jak kamień, bo po prostu nie wiem, co mam powiedzieć dzieciom, znajomym, nie wiem, koleżance, komukolwiek. Co to znaczy, że tragedie robią na kimś wielkie wrażenie? To zbrodnia. Zabić 300 ludzi. Podobno wojna by już dawno minęła. No więc dobra, okej. Okay. Państwo podsłuchowo-wyznaniowe. No trzeba posprzątać, bo ja już muszę iść dalej. To są śmieci, które walały się, ponieważ nie miałam ich czasu zrobić wcześniej, bo burzyłam ścianę, która odkryła mi, że między tym a tym miejscem tam mieszkałam, tu mieszkała moja władza. Władza to coś więcej niż rząd. A może nie? No zobaczymy. W każdym razie na razie nie ma w tym wielkiej różnicy. To jest tak odtąd. O, to jest mój dom. Teraz mogę to obejrzeć od strony ściany, której już nie ma. Mogę obejrzeć to i z tej strony, i z tej strony. Spróbowałam uporządkować to i jakoś tak zweryfikować. No dobrze, jedziemy dalej. Skupiamy się nad tym, co zobaczyłam od strony małpy. No człowiek jak wisi nad prawdą, nad swoim życiem, no to jest jak małpa, nie? Państwo podsłuchowo-wyznaniowe, tak mówiła 3 tygodnie temu Magdalena Środa. Czy uważa to dzisiaj? To nie wiem, no więc nie będę tego oceniać. Ja ze swojego punktu odniesienia zawsze widziałam to inaczej, ale kiedyś oglądałam to od strony obywatela. Dzisiaj mogę to widzieć od strony obywatela, czyli tak, no, tak? Od strony rządu. No to proszę uprzejmie. Państwo między prawdą a kłamstwem. Tak wygląda to z mojego punktu odniesienia, więc zobaczmy. Jak mówi jeden z bohaterów mojego ulubionego filmu, Dobry Rok. Tak mówi Magdalena Środa, mówiła. No jest to dobry rok chyba i dla mnie, ponieważ po raz pierwszy po 30 latach mogę wrócić do swojego dzieciństwa, więc zobaczyć to dzisiaj, obrócić się do swojego dzieciństwa, dorosłości, nie wiem tego, co zrobiłam, barbarzyństw, rzeczy dobrych i zweryfikować to jeszcze raz. Będą to takie reminiscencje,
repliki i retrospekcje. Tak to mogę. Czyli mamy dzień na R. Dzień na R. Dobry rok. No, dobry jest z przodu rok. Czy dobry jest z tyłu rok? Koniec. Jak myślicie,